Co zrobiłeś z wygraną? Pobudowałem dom. O, kupiłeś samochód, chyba kupiłem też trochę samochodów. Tak. Kupiłem razie. Samochód, wydałem córkę za mąż i było po pieniądzach. ale myślę, że to, że wybudowałem dom, to jest taki dom wielkiego brata, powiedzmy. Najlepsza pamiątka. Tak, wtedy najlepsza się pamiątka. Coś, co się dzisiaj wydaje wręcz niewyobrażalne. Ludzie, którzy wiedli normalne, spokojne życie, nagle, w ciągu paru miesięcy, stali się wielkimi gwiazdami. Jak byście znieśli tę popularność? To, że chodziło za wami komando łowców autografów, że nie mogliście normalnie pójść do banku, wypłacić tych pieniędzy, bo pod bankiem stała kolejka nie do banku, tylko do ciebie. Ale autentycznie taka sytuacja była. Jak pojechałem realizować czek do Bydgoszczy, to szliśmy do banku i okazało się, że obok jest szkoła i akurat dzieciarnia wychodziła, ja miałem czek tutaj w koszuli i na sępa. I 300 dzieciaków za nami biegło, a my z żoną biegiem do banku. Nie dam. Okazało się, że zostawiliśmy samochód na parkingu i ochrona banku musiała go sprowadzić do garaży podziemnych, bo byśmy nie doszli. No, i w ten sposób później, jak zrealizowaliśmy ten czek, to wróciliśmy samochodem, bo już mając go tutaj, ochroniarze poszli po samochód i Romowie tam wróżyły panie i nie chciały oddać tego samochodu, bo myśmy z małżonką powiedzieli, że zaraz wracamy. Nie, bo on tutaj przyjdzie i trzeba było iść po posiłki, bo inaczej samochód by nie był dokładnie. Manuela, ciebie trudno z różnych powodów pomylić z kimkolwiek innym. Nawet no jak Manueli nie widać, to ją słychać. Jak ty zniosłaś popularność i sympatię ludzi do ciebie? Sympatia ludzi to jest coś wspaniałego, więc naprawdę nie można narzekać. Bo ona trwa, prawda? Tak, cały czas trwa. I myślę, że tak naprawdę to wszystko zależy od nas, jak my się zachowujemy, bo jeżeli się spieszymy gdzieś, po prostu nie odwzajemniamy jakichś takich uczuć, mówimy dziękuję, fajnie było i idziemy dalej, nikt nam nie zabiera czasu. A jeżeli mamy ochotę chwilę porozmawiać, to oczywiście można zamienić parę słów, co na pewno sprawi radość tym osobom, które nas zaczepiają. I najfajniejsze jest to, jak ludzie mówią, czy ciebie jeszcze ktoś poznaje? A ja mówię, a co w tej chwili robisz? Sprytnie. Piotrek w tym programie spełnił funkcję takiego bad boya dyżurnego, który też łamał serca kobietom przed telewizorami i nie tylko. Jak ty dzisiaj wspominasz tamte czasy i siebie z tamtych czasów? Ja tak naprawdę już nie wspominam, bo minęło 18 lat. I to już jest jakby przedział w życiu, który minął i nie wspominam, żyję raczej na bieżąco. Mhm. Jak ktoś mnie pyta, często się to zdarza, a jak to było w programie, to ja mówię, kurczę, już tego nie pamiętam. Nie oglądałem tego programu. No bo byłeś w środku, nie mogłeś oglądać. Ale są były kasety VHS wtedy. Okay. Gdzieś to mam nagrane, ale jakoś nie ciągnie mnie. Janusz też nie oglądał, Manuela też nie oglądała. To były bardziej kolonie takie, spotkania z przyjaciółmi? Ja jestem wychowany na science fiction i zawsze to porównywałem do Kosmos 1999. Aha. Lądujemy na innej planecie, bo tak w rzeczywistości było. Nie mieliśmy naprawdę żadnego kontaktu. To ludzie pytają, czy było tam jakieś... Nie mieliśmy żadnego kontaktu. Kiedyś widzieliśmy na dachu technicznego, który coś tam z kabelkiem. To było jedyne... I Kaję gdzieś widzieliśmy przez to lustro podwójne. Ale ten pan z kabelkiem to było... Chyba on był bardziej zaskoczony niż... Jeszcze z takich ciekawostek na przykład... Nie wiem, czy pamiętacie, to też ludzie nie wiedzą, że jakaś jednostka powietrzno-desantowa helikopterem... Żołnierze latali. Tak długo latali tym helikopterem i nam kiwali, że w końcu chyba im zabronili. Ale był jeszcze facet, który motolotnią latał. Piłeczkami. A co cię pchnęło, Piotrek, żeby się zgłosić do tego programu? Przygoda, ciekawostka, to wtedy było zupełnie jakby, nie wiem, czy dzisiaj ludzie to potrafią zrozumieć, bo to było wtedy naprawdę totalna nowość. Była gdzieś zajawka, jakaś Big Brothera, mówię, no pójdę, nagroda 500, nie? To mówię, pójdę, zobaczę. Casting był rzeczywiście bardzo trudny. Tak. Ja wchodziłem dopiero po trzecim etapie, ale chyba na tyle byłem dobry i charakterystyczny, że wpuścili mnie już po trzecim etapie, zdaje się. Mm-hmm. Ja przechodziłem 3 albo 4 castingi, ale normalnie było chyba 7 czy 8. Naprawdę trudne bardzo castingi
I było nawet coś takiego, że my byliśmy... 13. Ja byłem chyba 13 razy. A, to jeszcze, lepiej. Ojej, było coś takiego, co ciekawostka jest, gdzie na pewno nie było tego nigdzie w żadnym innym programie, że my byliśmy, była tak ostra ochrona, że jak przechodziliśmy korytarzami, to Manuela schodziła, a ja dopiero byłem wypuszczany, także my się nie widzieliśmy przed programem. Jak na badaniach byliśmy. Jak na badaniach, nie widzieliśmy się przed programem. Przez siedzieliśmy w taksówkach zamknięci, pamiętasz? No. Tak. 3 godziny w taksówce, ja już nie wytrzymam. Jakbyście dzisiaj mieli, no, weterani tego programu, doświadczeni w boju, udzielić jakichś rad tym, którzy wchodzą do domu Wielkiego Brata, to co byście im każdy z was podpowiedział? Ja uważam, że jest taka rada. Jaka? Być neutralnym. Po prostu bawić się i korzystać z każdej chwili. Bo ja na przykład idąc do programu poszłam po przygodę i to otrzymałam. No to była przygoda życia. No i tego życzę właśnie uczestnikom, żeby po prostu nie bali się tego, co tam jest, żeby uczestniczyli w zadaniach, żeby dawali tam z siebie... Czyli wszystko. Carpe diem, że tak powiem. Czyli chwytaj dywan, tak? Chwytaj dywan. A ja, słuchajcie, życzę w dzisiejszych czasach, w czasach nienawiści, takiej tego hejtu, życzę, żeby ludzie się po prostu uśmiechali i tak jak Manuela mówi, no jakaś tam przygoda, natomiast żeby nie było tej nienawiści, bo to jest masakryczne. Ale wiecie, o tym, że uczestnicy spotkają się i z sympatią, i z miłością, i czasami z niechęcią, ale tak? Oczywiście. Taki świat teraz. Myśmy tego doświadczyli, a teraz na pewno ci, którzy wejdą do domu Wielkiego Brata, doświadczą tego jeszcze bardziej. Nie? Janusz, ty podobno jesteś emerytem, to prawda? Tak, ja od 2 miesięcy jestem. I co robi emeryt? Emeryt? Ta. Jeździ do wnuczek. Aha, na śnieg odgarnia, bo w tym roku posypało, także na narty. Nie, ja tak naprawdę jeden dzień jestem na rowerze, drugi dzień na nartach, co drugi tydzień jadę do swoich wnuczek. A masz 2 wnuczki, prawda? Tak, bo Kasia pracuje tu w Warszawie, więc jest co robić. I myślę, że ja cieszę się w tej chwili, że sobie odpoczywam, ale czy prędzej, czy później będzie trzeba coś zacząć robić. No jeszcze... Może do Big Brothera jeszcze się można zgłosić. Ale to, słuchajcie, 2 razy to, chyba to się nie płodzi. 60 plus, to już jest zupełnie inny Big Brother z tego względu, no 60 plus. Chociażby z tego tytułu, że jak myśmy wchodzili do programu, to my nie mogliśmy sobie nic zaplanować, bo myśmy nie wiedzieli, co to będzie za program, prawda? A ludzie, którzy teraz wchodzą, idą już prawie że przygotowani. Każdy wie, co będzie chciał pokazać, co może pokazać, jakie ma zalety, jakie ma wady. Tego nikt, Janusz, nie wie, bo może coś się zmieniło. Może być niespodzianka. Tak, ale my siedzieliśmy w środku i naprawdę, uwierzcie, my się zastanawialiśmy, czy w ogóle ktoś to ogląda. Czy ktoś was wyrobił? To było najlepsze. I nagle tłumy pod tym płotem, bo tam zasieki były przecież na 100 metrów zasieki. Między tym chodzili ochraniarze. To był szok, jak my tu wyszliśmy, zobaczyliśmy, jak to wygląda potem w programie. Skalę tego wszystkiego. Ja myślałam, że jak się skończy ten cały program, ja złapię walizeczkę, pojadę do domu, będę sobie dalej pracowała w swojej firmie, jak pracowałam przed wejściem do domu Wielkiego Brata. Nie spodziewałam się po prostu ogromu tego wszystkiego, co na nas spadło. A Gulczas się nie spodziewał tego, że zostanie twoim sąsiadem, no bo okazało się... Skąd się zorientowałeś, Piotruś? Jak myśmy wychodzili na podwórze, to słychać było tylko Manuela, Gulczas, Alicja. Wyjdziesz! A ja chodzę po tym podwórku i mówię, kurde, a Janusz nikt nie wie. Zawołali na końcu. Janusz nikt nie wie, ale jak Piotrek mówi, to tak właśnie, zawołali na końcu i myślę, że to było... Do odbioru nagrody. To prawda, że mieszkacie teraz obok siebie? Tak, zupełny przypadek. To taki przypadek. Szukał mnie. Stalker. Szukał mieszkania. Motorem jeździł za tobą, widziałem. Sprzedam. Słyszałeś? Otwieramy okno, a tam rekord. Wszystko jasne. Miło było bardzo was zobaczyć. Wszystkiego dobrego wam, kochani, życzymy. Tym, którzy chcą się jeszcze zgłosić, to jeszcze jest szansa. Szczegóły warto zajrzeć na naszą stronę. Tak, wy też możecie. A czy będziecie oglądać tak jeszcze na koniec? Ja na pewno będę oglądać. Na pewno będziemy śledzić, bo to skoro nie mogliśmy oglądać swojej części, no swojego, popatrzmy, tak, swojej edycji, to z chęcią obejrzymy, co tam się będzie działo.